Już od wczesnego ranka zarówno ósmoklasiści, jak i ich nauczyciele czekają na to, co wydarzy się. Po raz pierwszy w historii w czasie pandemii będą odbywały się egzaminy dla ósmoklasistów. Prawie 347 tysięcy młodych uczniów w całej Polski, w tym 875 w Opolu, w tym blisko setka tu w szkole podstawowej numer 5 w Opolu. W tej najmniejszej naszej opolskiej szkole kilkanaście osób w siódemce na Zakrzowie będzie ten egzamin. Dawał egzamin trzydniowy, najpierw język polski, później matematyka, a na koniec język. Obcy, głównie język angielski, bo taki wybrało 97% uczniów w całej Polsce i Opolo oczywiście nie odbiega od normy na drugim miejscu język niemiecki. Jeśli chodzi o te różnice, oczywiście one są ogromne, dlatego że w tej szkole, tutaj przygotowano pięć wejść po to, żeby młodzież nie mogła się bezpośrednio stykać. Ona musi zachować społeczny dystans, minimum półtora metra. Tak ustawione są w klasach ławki. Czeka ich dezynfekcja rąk, wejście w maseczkach i później sam egzamin oczywiście. Bez maseczki wychodzą ze szkoły także osobnymi wejściami w stosunku do tych, którymi wchodzili, więc te wszystkie zasady bezpieczeństwa są już zachowane, a młodzież już czekała od samego rana i przygotowuje się już do tego, by wejść po raz pierwszy do klasy. Wyniki na nie będą czekać do 31 lipca. Wtedy otrzymają zaświadczenia o wynikach, które prześla Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. No i wtedy będą mogli już myśleć o. Kolejnym swoim życiowym etapie, czyli o szkole średniej. No a na dzisiaj życzymy przede wszystkim połamania pióra wszystkim 875 uczniom w Opolu i aby ten egzamin, oczywiście tak jak w przypadku języka polskiego, gdzie będą zadania otwarte i zadania zamknięte, napisali na 100%.